nie zdejmę krzyża z mojej ściany. Za żadne skarby świata, bo na nim Jezus ukochany. Grzeszników z niebem brata, nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mojej duszy, nie wyrwę go z sumienia, bo krzyż szatana w niweć kruszy, bo krzyż to znak zbawienia. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa krzyż i ranę, która otwiera Jego serce, w obronie krzyża stanę. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Niedziela palmowa, niedziela męki pańskiej. Rozpoczynamy wielki tydzień, podczas którego przeżywać będziemy najważniejsze wydarzenia naszej wiary. Mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. My, uczniowie naszego Żuromińskiego Liceum, pragniemy was wszystkich zaprosić, abyśmy wspólnie dzisiaj jeszcze bardziej przylgnęli do krzyża. Krzyż to
to symbol miłości, oddania, poświęcenia. Mój Chrystus połamany. Tak brzmi tytuł przedstawienia, które pragniemy zaprezentować. Scenariusz spektaklu oparty został na książce pod tym samym tytułem, autorstwa hiszpańskiego jezuity ojca Ramona Cue Romano. Sztuka ta opowiada o tym, jak często możemy takiego Chrystusa odnaleźć w każdym z nas lub obok nas. Jezus jest wśród tych najbardziej opuszczonych, zaniedbanych, chorych. Historia połamanej, oszpeconej figurki niech będzie dla nas okazją, aby zrozumieć, czego Chrystus oczekuje od człowieka, od każdego z nas. Pragnie, abyśmy byli Jego ramionami i nogami we współczesnym świecie. Niech to przedstawienie wprowadzi wszystkich w nastrój zamyślenia, wyciszenia, dostarczy wielu głębokich wzruszeń. Niech wprowadzi nas w ten niezwykły klimat zbliżających się wielkich dni. Pomyśl, bracie, może być tak, że raz tylko i nigdy więcej przejdzie obok i da ci znak Chrystus żywy z krzyżem na ręce. Postarajmy się przez chwilę poruszyć naszą wyobraźnię. Pomyślmy, że oto pewnego razu powoli budzimy się jakby z głębokiego snu. Najpierw do naszych uszu dociera intensywny szum, przerywany od czasu do czasu dynamicznym stukaniem. Otwieramy powoli oczy, nie rozumiejąc, co się dzieje. Ze zdziwieniem dostrzegamy, że znajdujemy się w jakimś przedziale kolejowym, który wraz z całym pociągiem pędzi w nieznanym kierunku. Jak się tu znaleźliśmy? Dokąd zmierzamy tym dziwnym pociągiem? O co chodzi w tej podróży? Czy mamy na nią jakiś wpływ? Rozglądamy się już nieco przytomniej po miejscu naszego tymczasowego pobytu. Tymczasowego, bo podróż w końcu nie może trwać wiecznie. Okazuje się, że przedział został dostosowany do naszych potrzeb. Ktoś pomyślał o wszystkim, co jest nam potrzebne do wygodnej podróży. Pełna lodówka, telewizor, wideoteka z najlepszymi filmami, zestaw audio i wiele płyt kompaktowych, komputer ze świetnym oprogramowaniem i zestawem gier, trochę książek, czasopism, w sumie wszystko, co młodemu człowiekowi potrzebne jest do wygodnej podróży. Ten ktoś pomyślał nawet o dekoracji ścian przedziału. Tylko po co wśród plakatów, reklam, fotografii przyjaciół i widokówek z wakacji umieścił krzyż z wyobrażeniem cierpiącego Chrystusa? Po co nam w tej podróży krzyż? Rozpięty, rozpięty,
na ramionach jak sokół na niebie. Chrystusie, Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. Ruchliwe ulice, zabieganych ludzi, gdy noc się już kończy, a ranek się budzi. Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża do ciężko pracujących, których poniża. Rozpięty, rozpięty na ramionach jak sokół na niebie. Chrystusie, Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę. Zrozum głodujących, modlących się wysłuchaj. Wybacz umierającym, spójrz cierpienia sokole na wszechświat i na ziemię, na cichy, ciemny kościół. Dziecko wzywające Ciebie, rozpięty, rozpięty na ramionach jak sokół na niebie. Chrystusie, Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. Rozpięty, rozpięty na ramionach jak sokół. Kupujcie, ludzie, kupujcie u mnie najtaniej, u mnie wszystko, czego pragniecie. Poproszę ten pierścień ze złota. Panie, ale on jest bardzo drogi. Kosztuje aż 1250 zł. Cena mnie nie interesuje. Jestem bogaty. Żono, jeśli chcesz, chętnie ci go kupię. Ależ tak, mężu. Już dawno nie kupiłeś mi czegoś pięknego. Ostatnio to było jakiś miesiąc temu. Kupiłeś mi złoty naszyjnik. Dziękuję, dziękuję. Życzę Państwu szczęścia. Ludzie, kupujcie, kupujcie u mnie. Proszę o bułkę. Proszę bardzo. Ale ja nie mam tyle pieniędzy. To proszę mi oddać tą bułkę. Jak się chce jeść, to trzeba mieć forsę. U mnie nie ma nic za darmo, babuniu. To
proszę te korale i to lusterko. Ślicznie pani wygląda. Mam dla pani coś specjalnego. Czerwona szminka. Niedroga. Tylko 17 zł. Chętnie ją kupię. Proszę podać. Kierowniku, 0,5 litra proszę. Ale tato, przecież obiecałeś mamie. Obiecałem, nie obiecałem. Jakie to ma znaczenie? Trzymaj tą wódkę i wynoś mi się stąd. Kupujcie, ludzie. U mnie coś miłego dla każdego. O, widzę, że nawet brat zakonny do mnie przyszedł. Może jakiś różaniec? Może bułeczkę? Dziękuję. Ja tylko tak popatrzę. Mam dla brata coś specjalnego. To kosztuje tylko 50 zł. To niemożliwe. Przecież ten Jezus ma pourywane ręce. Niech będzie 30. Niech pan zobaczy. Ten Jezus ma nawet pourywane nogi. Niech będzie dyszka, ale niżej nie zejdę. Pan chyba przesadza. Ten Jezus nie jest wart nawet 5 zł. Ten Jezus jest najgorszy, najbrzydszy, jakiego widziałem. Brudny, spróchniały. Bez twarzy nic nie jest wart. Dam panu 50 groszy i na tym koniec. Zgoda. Niech będzie złotóweczka, a ja do tego Jezusa dorzucę piękne opakowanie. Białą chustę. Duszo ma Pana chwał, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię. Wschodem słońca znów nadszedł czas, by ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną, wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok. Duszą ma Pana chwał, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszą ma, uwielbiam Boże Cię. Bogaty w miłość, gniew oddalasz, Panie, Twe serce miłe, wielkie imię Twe. Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni. Wiele powodów, by uwielbiać Cię. Duszą ma śpiewaj pieśń, z mocą wywyższaj Go, duszą ma, uwielbiam Boże Cię. Duszą ma Pana chwał.
Nadejdzie czas mego końca tu. Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać. Wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń. Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo ma. Uwielbiam Boże Cię. Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć. Świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo ma. Uwielbiam Boże Cię. Przyznać, Jezu, że jest mi trochę wstyd. Wmawiałem handlarzowi, że nie jesteś nic wart. Ale ja po prostu nie mam pieniędzy, a bardzo chciałem Ciebie mieć dla siebie. Spodobałeś mi się. Wybacz, że tak bardzo podkreślam Twoje braki. Aż ludzie oglądali się i pomyśleli sobie, co to za braciszek zakonny, który tak bardzo obniża wartość Chrystusa? Ale faktycznie, ubytków masz sporo. Ktoś ciebie szpetnie urządził. To musiał być jakiś złośliwiec, bandyta, albo i ktoś jeszcze gorszy. Ktoś nienawidzący ciebie. W jaki sposób ten typ ciebie oszpecił? Ale obiecuję Tobie, Jezu, że znajdę dobrego majstra, który Ci wszystko dorobi. Dorobi nowe ręce, nowe nogi, nową twarz. Upiększę Ciebie. Tym razem nie będę żałował pieniędzy. Znajdę dobrego majstra. On Ciebie odnowi. Wreszcie jestem w domu. Sporo się nachodziłem. Naszukałem odpowiedniego artysty, który zechciałby Ciebie odnowić. Kilka dni to trwało, ale udało się. Znalazłem odpowiedniego majstra. Jest bardzo drogi.
zażądał sporą sumkę za naprawienie ciebie. Ale tym razem nie będę żałował pieniędzy. Pozwól teraz, że cię zapakuję i odniosę tylko na parę dni. Do dobrego majstra. On ciebie odnowi. Nigdzie z tobą nie pójdę. Dlaczego tak troszczysz się o moją nogę? Czy nie wiesz, że dobrowolnie oddałem ją ojcu rodziny, który miał nogę sparaliżowaną? Jego dzieci i żona modlili się do mnie i prosili, abym uczynił cud, by mógł iść do pracy. I dałem mu. Jeśli mi ją dorobisz, ten ojciec znowu pogrąży się w biedzie. Czy to możliwe, żebyś to ty, Jezu, z tej połamanej figurki przemówił? Jeżeli tak, to nie wiedziałem, że taką cenę płacisz za spełnienie naszych próśb. Ale, Panie, nie masz też obu ramion. Czyżbyś też komuś je oddał? W tej chwili jedno moje ramię użyczyłem robotnikowi w fabryce, który osłabł przy noszeniu ciężarów. Drugie dałem chirurgowi, któremu omdlały ręce przy operowaniu małego chłopca. Nie zobaczysz moich ramion, bo już na noc są zarezerwowane dla chorych w szpitalach, a nad ranem są zajęte, by przytulić osierocone dzieci. Panie, pozwól w takim razie, że dorobię tobie takie silne, dębowe ramiona. Nie chcę rąk z drewna. Potrzebne mi są żywe ramiona i żywe ręce. Ręce z ciała. Z ciała? Chcę, abyś ty mi zastąpił ręce, bo ludzi potrzebujących pomocy jest coraz więcej. Ja? Tak, ty. Potrzeba mi wielu rąk, które obronią słabych, przyjaźnie wyciągną do wrogów, które pomogą znaleźć pracę bezrobotnym. Zrozumiałem ciebie, panie. Nikt tobie nie będzie dorabiał brakujących części, bo to my mamy być tymi częściami, członkami twojego ciała. Thank you.
Chrystusie, musisz jednak przyznać, że nie masz tego. Jakiś nikczemnik ukradł tobie krzyż. Mam tutaj kilka takich starych. Może któryś będzie pasował. Czy ty masz swój krzyż? Czy masz krzyż swojego życia? No, tak, panie. Każdy ma swój krzyż. Mówisz, że masz, ale ja go nie widzę. Gdzie go masz? Na plecach? Na ramionach? Może trzymasz go w ręce? Nie widzę. Ale zapamiętaj, miłość to krzyż, a krzyż to miłość. Kto odrzuca krzyż, odrzuca miłość, odrzuca mnie. Lecz, panie, nie masz też twarzy. Rozłupano ci twarz. Czy ktoś nie mógł wytrzymać twojego spojrzenia pełnego miłości? Pozwól, panie, że wybiorę dla ciebie nową twarz. Na przykład twarz Valesqueza. Namalował on tobie twarz silną, triumfującą i zwycięską. Ta twarz, panie, powinna tobie pasować. Czy nie rozumiesz, że moją jedyną twarzą jest ta, którą ma każdy człowiek? Że macie widzieć mnie w twarzy każdego spotkanego człowieka. Chciałeś mi dać twarz piękną, malowaną, na którą przyjemnie się patrzy, ale zapomniałeś, że ja upodobałem sobie twarze umęczone, oszpecone cierpieniem, twarze ludzi niedożywionych, wychudłe twarze głodnych dzieci. Czy umiałbyś zobaczyć moją twarz w twarzy znieważonej kobiety, upokorzonego mężczyzny, albo w twarzy bezdomnego żebraka? Czy widząc ich, nie patrzyłbyś na nich z obrzydzeniem? Kto nie umie rozpoznawać mnie w tych zniekształconych twarzach, jest ślepcem. Przytul mnie, Jezu, tak mocno do siebie ukryj głęboko, na dnie swego serca. Przytul mnie, Jezu, tak mocno do siebie. Na dnie swego serca. Na dnie swego serca. Przytul mnie, Jezu, tak mocno do siebie. Na dnie swego serca przytul mnie, Jezu, tak mocno do siebie ukryj głęboko. Na dnie swego serca. Na dnie swego serca. Na dnie swego serca. Przytul mnie, Jezu, tak mocno do siebie ukryj głęboko. Na dnie swego serca. Mocno do siebie ukryj głęboko, na dnie swego serca. Na dnie swego serca.
Jezusie. Jak już dawno Ciebie nie widziałem. Już dawno z Tobą nie rozmawiałem. Chciałem okraść braciszka zakonnego z pieniędzy, a tymczasem ukradłem Ciebie. Nie masz twarzy, nie masz oczu, a patrzysz na mnie tak, że czuję, jak przenikasz moje serce. Zmarnowałem nie tylko swoje życie, ale mojej córki, żony i innych osób. To nie ja ukradłem Ciebie. To Ty mnie ukradłeś. To Ty mnie odszukałeś. Syn marnotrawny wrócił do swojego ojca, a tamten mu przebaczył. Jezu, ratuj mnie. Jak to się stało? Gdzie mój Chrystus połamany? Przecież był tu wczoraj. Ktoś się zakradł? Ukradziono mi Chrystusa. Przecież to moja własność. Chyba zaraz pójdę na policję i zgłoszę, że jakiś bandyta mnie okradł. Jeszcze dziś wstawię nowe zamki. Kto tam? Proszę wejść. Czego chcesz, dziecko? Chcę oddać Chrystusa. Czy ty znasz tego człowieka, który wczoraj ukradł mi figurkę Chrystusa połamanego? Tak, to mój ojciec. Kazał bratu podziękować. Prosił, aby brat się nie gniewał, że tata ukradł Jezusa. Tata wiedział, że brat nie dałby jemu Jezusa, bo widok taty wystraszyłby brata. Wczoraj wieczorem tata wrócił do domu, zamknął się w pokoju i słyszeliśmy, jak płakał. Chrystus uczynił cud. Dzisiaj rano tata pierwszy raz od dawna nie pił i poszedł szukać pracy. Jesteśmy przeszczęśliwi. Dziękuję, bratu. Do widzenia. Nowy zamek dzisiaj zamontuję. Już mi ciebie nikt nie ukradnie. Nie zrobisz tego. Panie, czy chcesz być ukradzionym przez byle kogo jeszcze raz? Tak. Chcę iść tam, do tych domów, które wszyscy omijają. Nikt nie może mieć Chrystusa wyłącznie dla siebie. Najlepszym sposobem posiadania Go jest dawanie i dawanie. Im więcej, tym lepiej. Panie, czy byłeś zadowolony ze złodzieja? Czekałem na niego od dawna. Być ukradzionym z miłości jest dowodem na to, że jest się kochanym naprawdę. Dobrze, nie wstawię nowego zamka. I wyrzuć klucz. Od dzisiaj w ogóle nie zamykaj drzwi. Ci, którzy mnie najbardziej potrzebują, są biedni, nędznie ubrani. Oni wstydzą się przychodzić w dzień. Przychodzą tylko nocą. Wpuść ich zawsze.
dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Ci, Boże mój, za ten krzyż. Halo? Szczęść Boże. Halo? Dzień dobry. Proszę brata, to skandal, żeby słynny Chrystus połamany nie miał godnego opakowania. Przenoszenie Chrystusa w takiej obskurnej szmacie to hańba. Jak bratu nie wstyd? Dzwonię, bo z przyjaciółmi postanowiliśmy złożyć się na wykonany ze skóry futerał. W środku atłas, a na zewnątrz w skórze brylanty w złocie. Chrystus musi mieć godne mieszkanie. Zaraz przyjadę z żoną. Proszę zapakować Chrystusa. Zabierzemy brata do naszej willi na spotkanie. Tutaj czekają moi przyjaciele. Dobrze, dobrze. Chyba ma pan rację. Do zobaczenia. Do widzenia. Jak mogłeś wyrazić zgodę? Bardziej potrzebny jestem u biedaków. Proszę, pojedźmy tam. Zgodzę się. Pod warunkiem, że nie będziesz protestował przeciwko temu, co się stanie. Dobrze. O, już przyjechali. Co za piękny samochód. Proszę wejść. Już jesteśmy. Zapraszamy do nas. Czekają moi przyjaciele. Mężu, dokąd ty jedziesz? Zapomniałeś drogi do domu? Co się dzieje? Dlaczego nie odpowiadasz? To chyba jakiś podstęp. Czy to pomysł brata? Proszę się przyznać. Ja nie mam z tym nic wspólnego. To on. Kto? O kim brat mówi? Chrystus połamany. Przecież
Przecież to tylko figura i to bardzo zniszczona. Proszę, zatrzymaj się. Ja chcę wracać do domu. Mężu, dlaczego się zatrzymaliśmy? Po co otwierasz drzwi naszego samochodu? Dokąd my idziemy? To przecież jakaś stara rudera, jakaś brudna klatka schodowa i śmierdzi strasznie. Dalej nie pójdę, mam migrenę. Mieliśmy jechać do naszego czystego, ciepłego, bogatego domu, a jesteśmy w starym, śmierdzącym, opuszczonym bloku. O co tu chodzi? Mężu, co to za drzwi? Ja tam nie wejdę, co to za nora? Proszę, podaj mi rękę, bo zaraz zemdleję. O, dziękuję. Brat przyniósł mi Chrystusa połamanego. Tak się o to modliłam. Nie miał mi kto przynieść tego Jezusa. Nikt o mnie nie pamięta. Oprócz jednej wspaniałej kobiety. Ma na imię Magdalena. Ona się mną zajęła. Dała mi pieniądze na lekarstwa. Przynosi mi jedzenie. Kiedy dowiedziałam się o Chrystusie połamanym, to go prosiłam, aby tutaj przyszedł. Ale nie dla mnie, bo ja już umieram. Chciałam, aby przyszedł dla niej. Ona ma bardzo dobre serce. Jak zobaczy Chrystusa, to zmieni swoje życie. Babciu, przyniosłam ci kwiatki. Piękne, co? Dlaczego się nie odzywasz? Babciu, coś się stało? Babciu, nie umieraj! Miałam tylko ją. Co ja teraz bez niej zrobię? Kto ci pourywał ręce, nogi, wyłupił oczy? Mój połamany przyjacielu, kto ci tak zniekształcił twarz? Od teraz wszystko, co mam, tobie oddaję. Kocham cię. Jezu, co chcesz, żebym teraz dla ciebie uczyniła? Poszukaj ludzi, którzy pójdą za mną tam, gdzie jest bieda, nienawiść, gdzie są chorzy ludzie, słabi, gdzie są brudne dzieci. Powiedz bogatym ludziom, żeby pieniądze, które chcieli przeznaczyć na futerał dla mnie, dali ubogim, głodnym i bezdomnym. Odpocznę dziś.
gdy fale burz chcą porwać mnie. Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie Królem Tyś spieniony gór, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie Królem Tyś spieniony gór, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Nasze życie jest jak trudna droga. Najczęściej musimy iść w górę. Nie warto Ci być samotnym, bo będzie Ci źle. Przecież wokół Ciebie są tacy sami ludzie jak Ty. Jesteśmy Twoimi braćmi i siostrami. Naszym Ojcem jest Bóg, który chce naszego szczęścia, a naszym największym przyjacielem Jezus, Chrystus połamany. To my połamaliśmy Go przez nasze grzechy. Złamaliśmy Mu ręce, bo wyciągał je do biednych. Połamaliśmy Mu nogi, bo odwiedzał chorych. Zniszczyliśmy Mu twarz, bo się przyjaźnie uśmiechał. Musimy zastąpić ręce Chrystusa, nogi Chrystusa i twarz Chrystusa. Jest wiele biednych, smutnych, samotnych. Chrystus posyła Ciebie do nich, byś im pomógł. Niech nasza droga prowadzi do samotnych, płaczących i chorych. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Radosnego dawcę miłuje Bóg. Drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje. Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat Ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź jak Jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Czy jest dla człowieka trudniejsza droga niż ta, która
prowadzi do Boga? Wąska, ciasna brama, którą trzeba przekroczyć, gdy świat pełen pokus mami nasze oczy. Jak ciężko i trudno wzorować się na Chrystusie, wziąć krzyż na swoje barki, oprzeć się wygody pokusie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo i boleć nie będzie. I choć czasem sił braknie, musimy iść dalej, czym prędzej. Całuję Twoją stopy, dotykam Twych ran, bo Ty jesteś Chrystus, mój Bóg i Pan. Jak Ty na Golgotę, tak my przez całe życie niesiemy krzyż na barkach swoich, bo Ewangelia to prawda w sercu wyryta. A na końcu drogi pełnej bólu, upadków, ale i męstwa, dostaniemy od swego Pana nagrodę, wieniec zwycięstwa. Szukam ich.
Tak, piękne brawa, gromkie brawa, bo to się należy. 2 miesiące temu był tutaj spektakl w drodze do Betlejem. Dzisiaj Chrystus połamany. Inna tematyka, ale ci sami wspaniali artyści. Brawo dla nich! Dziękujemy. Dziękujemy za wasze chęci, za wasz talent i aktorski, i ten wokalny. I chcemy wam tak imiennie wszystkim podziękować, jak tu jesteście. Dlatego pozwólcie, że wyczytam wszystkie imiona piękne i nazwiska tych wszystkich wspaniałych artystów. Diakon Sebastian Szymański. Michał Gesek, brat Michał Gesek. Zuzanna Wiśniewska. Alicja Oleksiak. Amelia Czaplińska. Daria Wojtkiewicz. Hubert Spychała. Karina Winnik. Oliwia Szymaniak. Radosław Budka. Szymon Wojtkiewicz. Wojciech Gołębiewski. Zuzanna Chądzyńska. Zuzanna Stradomska. Julia Kujawa. Julia Jaskulska. Są też osoby, które technicznie ten piękny spektakl wspierały, pomagały. Dawid Drygas. Aleksander Sadowski. Szymon Fabisiak. No i oczywiście reżyser, przedsiębiorca, ten, który zadbał o tamten i dzisiejszy spektakl. Wielkie brawo dla księdza Tomka. Prosimy na środek. Tak, bardzo serdecznie dziękujemy tak wszystkim z osobna, jak wyczytywaliśmy i wszystkim razem, bo to wspólne, piękne dzieło. Tak jak ta młoda artystka na początku pytała, po co w tym przedziale życia jest krzyż? Pewnie ten spektakl nam nie odpowiedział po co, ale nam odpowiedział, co mamy czynić, by ten krzyż był lżejszy. Że potrzebny jest nam Chrystus, Chrystus połamany, który potrzebuje naszych rąk, naszych nóg, naszego serca. I tak naprawdę to jest to najważniejsze w chrześcijaństwie. Nieraz my pytamy, nie udała się Panu Bogu starość? Udała się. To my jesteśmy po to, by ten krzyż starości starszym pomóc nieść. I wiele, wiele innych rzeczy, na które często nie możemy udźwignąć, bo brakuje czasami nas, którzy
mamy nieść tam Chrystusa, Jego serce, twarz, ręce, nogi. Tak jak ta sama artystka na końcu mówiła, w drodze do Boga, w drodze do Betlejem było prościej. W drodze do Boga trzeba być Cyrenejczykiem, nieść krzyż, a może jeszcze lepiej, nieść samego Chrystusa tam, gdzie jest krzyż, by ci, którzy go niosą, mogli go udźwignąć. I tak naprawdę właśnie to jest droga do Boga. Myślę, że to przedstawienie nam powinno wystarczyć na cały ten wielki tydzień i święta. I cieszymy się, że tak pięknie, obrazowo, również poprzez śpiew, ta piękna refleksja jest dzisiaj w nas. Myślę, że my, księża, byśmy tak pięknie nie powiedzieli. Nie wiadomo, jak długo byśmy mówili, to tak pięknej treści byśmy nie wydobyli. Chciałoby się jeszcze słuchać, ale to już koniec na dzisiaj. No i oczywiście prosimy o kolejne. Prosimy o kolejne. Było pierwsze, drugie, to będzie i trzecie, prawda? Dajdzie się okazja. Także dziękujemy. Dziękujemy. Chcemy za was też się modlić. Mamy wspaniałą młodzież. Naprawdę Żuromin ma wspaniałą młodzież. Ministrantów, młodzież mądrą, wspaniałą. I myślę, jak tu jesteśmy, zobowiązujemy się, żeby odwdzięczyć to, co dzisiaj dla nas uczynili, poprzez życzliwość, ale przede wszystkim poprzez modlitwę za nich. Dziękujemy, wielkie brawa na koniec i do zobaczenia w kolejnych przedsięwzięciach. Oczywiście wyczytywaliśmy osoby techniczne, ale tu jeszcze pan Mirosław Kaźmierczak. Tyle się tutaj natrudzi, żebyśmy mogli, brawa dla niego, żebyśmy mogli to zobaczyć po raz kolejny spokojniej w naszych telewizorach i komputerach. Dziękuję bardzo. Dobrego, wielkiego tygodnia dla wszystkich. Kłaniam się aktorom i wszystkiego najlepszego.